O tym, że kobiety nie lubią siedzieć biernie w domach, można było przekonać się w ostatni weekend. Nad zalewem Arkadia biegi pań, a w jednym z naszych hoteli festiwal kobiecości. Podczas warsztatów panie mogły naładować akumulatory do walki o lepszą i lepiej płatną posadę, czy też o nasze marzenia. Szczęście jest w zasięgu ręki, wystarczy po nie sięgnąć. I tak jest z każdym marzeniem. Czasami marzy nam się podróż, tak? Chciałybyśmy na wakacje. No i najlepiej, żeby mąż nas zabrał. No bo nie, i spełni nasze marzenie, niech nas zabierze. I tak sobie się frustrujemy, bo ten mąż nie zabiera, bo coś nie wychodzi, bo niekoniecznie jest to jego marzenie. Może on w tym czasie ma inne marzenia, nie skonsultowałyśmy, a nam się marzy. I zamiast wziąć to w swoje ręce, to my tak siedzimy i marzymy. Podczas warsztatów można było też dowiedzieć się, czego nie należy robić w kuchni. Przed każdym posiłkiem minutę zastanawiam się, czy jestem głodna. To w tej minucie przypomnijcie sobie też o tym, że piłyście szklankę wody. A to już zadziała autosugestia. No jak piłam, to na pewno jestem ciut mniej głodna. Bo tak to zapomnijcie o tej szklance. Więc minuta przed posiłkiem zastanowienia, co jest w ogóle dobre ćwiczenie. Zainteresowanie festiwalem przerosło oczekiwanie organizatorów. Przygotowały go panie dla pań już po raz drugi, tym razem pod hasłem Odysea Kobiecości. Miał on formę warsztatową. Przygotowałyśmy wykład z psychodietetyki oraz wykład z coachem. Jest to wykład podzielony, warsztaty podzielone na grupy. Oraz warsztat ze stylistą, który opowie, jak dziewczyny powinny się ubierać zgodnie ze swoimi sylwetkami. Wydarzenie skierowane jest do kobiet, które są zainteresowane poruszanymi tematami. Jakby nie stawiamy tylko na stronę fizyczną, tak, kobiety, nie chcemy tego spłycać tematu, natomiast chcemy pokazywać, jak kobieta jest wieloaspektowa i jakie ma różne potrzeby i jej potrzeby w pewnym sensie spełniać. Stałym punktem festiwalu są metamorfozy. Metamorfozy to jest przemiana dwóch wybranych w konkursie pań, dziewczyn, bo to różnie się zdarza. I te dwie dziewczyny mają niebywałą szansę zmienić się nie tylko fizycznie, bo przy tej zmianie mamy oczywiście fryzjera, mamy piękne włosy, mamy paznokcie, dobór stroju przez stylistę, ale mamy również taką dużą motywację dla dziewczyn do zmiany. Mam nadzieję, że wszystkie uczestniczki mają absolutnie pozytywne nastawienie po takim festiwalu i chcą więcej. Przede wszystkim jakby utwierdzamy się w przekonaniu, że robimy coś po coś, tak, że jednak jest taka frekwencja, że to się jednak podoba i jest taka potrzeba. Festiwal miał być efektowny i efektywny i taki właśnie był. Pod opinią organizatorek podpisują się też uczestniczki, a także prowadzące warsztaty trenerki. Czy coś zaskoczyło? Atmosfera na pewno. Bardzo miłe kobiety wobec siebie, co się w naszych kręgach szczególnie ciężko tworzy. Aura, ciepło, otoczenia, bardzo pięknie stworzony festiwal. Uważam, że pełna profesjonalna atmosfera. Urok, przyjemnie, bardzo ładnie jest, taka bardzo ciepła atmosfera. No, już wiem na pewno, co po prostu powinnam nie robić, czego nie powinnam robić, albo co powinnam teraz sobie postanowić. Podoba mi się bardzo ten kalendarzyk, ale też jest coacha, ponieważ jestem coachem też zawodu, więc też właśnie wiem, jak dążyć do celu. Także wykłady są bardzo fajne i widzę, że tu panie są bardzo ożywione. No fajnie, no korzystają właśnie z usług i to jest najważniejsze. Co zatem muszą zrobić kobiety, by wykreować swoją markę? Wystarczy, że uwierzą w siebie i zaczną zadawać pytania, niekoniecznie te ostateczne i fundamentalne. Dalej pójdzie już samo.